Siema, lecimy dalej z Heroes i Gem. Wczoraj sobie pogrindowałem, wbiłem siódmy hero level. Aktualnie to wygląda tak, że idę po tego Inta i Magic Damage. Tutaj jeszcze po Inta i Magic Skill Damage. No i później pójdę tu do góry po tego Hero Ignoda na prawo. W teorii fajnie by było pójść, bo to jest ignorowanie defensa 5% i 30% damage'u. Więc nie wiem, czy później jeszcze w to nie pójdę. No a później to zobaczymy, nie? Chcę zrobić w końcu te akty. No bo chcę mieć cały, tak jakby całą fabułę zrobioną. Bo aktualnie, no to nie widzę, gdzie jest Stanik Zone, nie? I nie mogę sobie farmić. Więc lecimy dalej. Teraz będzie Reaper za dwie mapki. I Reaper powinien na spokojnie przejść. Już sobie też wbiłem Mining. Mogę już Ruby Ora zbierać. Tutaj, o, zaraz, tyk, sobie zbierzemy. Także fajnie, bo teraz dużo tego Ruby Ora traciłem. Tylko jeszcze Jade'a nie mogę. Na Jade'a trzeba 750, to jeszcze trochę, bo dopiero 500 wbiłem. O, jest fajnie, Ruby Veining. Pyk, o, ale dużo tego poleciało. Jeszcze nie ogarniam do końca tego nowego systemu craftu, więc nie korzystam z niego za bardzo. Także będę musiał się zagłębić w to, żeby używać tych orów, nie? Padł i ósmy hero level, także lecimy sobie tutaj dalej, dwa punkciki. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć leveli muszę wbić. Nie, czekaj. Raz, dwa, trzy levele. I będzie dodatkowy boostik do damage'u. No i powinno być spoko. I później lecimy po tego heroic node'a. Nie będzie trzeba dungeony pofarmić, żeby sobie to poupgrade'ować. Także jeszcze sporo roboty mnie czeka. O kurde, fajny relik poleciał z tego, co kojarzę. Zaraz zobaczę jeszcze, co on daje. Oka. Vitality i Magic Find. Szczerze z tej czapki i tak nie korzystam. Także zamieńmy to. Vitality, Magic Find. Zawsze spoko. Dobra, jest bosik. Wydaje mi się, że powinien pójść za pierwszym razem. Bardziej, że ja teraz troszkę bardziej tanki jestem. Mam tego shielda, który mi najpierw bierze HP. W sensie bierze manę, a później dopiero HP. Najgorszy będzie kolejny boss. Jestem ciekawy właśnie, czy tego kolejnego bossa zrobię za pierwszym razem już z tymi itemami, nie? Już teraz te moje itemy wyglądają całkiem spoko, teraz chcę kupić buty. Tylko na buty potrzebuję 250k, czyli jeszcze no około 100 mi brakuje. A w ciągu ostatnich kilku dni mega w dół poszły klucze na dungeony. Klucz, który jeszcze kilka dni temu sprzedawałem za 150k. Nagle teraz chodzi po 50k, także 100k w dół. Nie wiem, czemu tak poszło to w dół. Może ludzie już zaczęli masowo farmić te klucze, nie mam pojęcia. Ale no, coraz ciężej się zarabia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać potem. A potem to już będę mógł farmić satanic zone'y. Będą leciały fajne itemki. I później to już też na itemkach będzie się zarabiać, nie? No ale z tymi itemami, no to już ten boss raczej szybciutko idzie. No łatwiej jest po prostu, nie? No jeszcze kiedyś miał taką fazę, że pojawiały się czachy i w jednym miejscu było przejście i trzeba było tak jakby takim labiryntem iść. Ale to usunęli to w pewnym momencie. Tą fazę. Nie wiem czemu, może przez to, że ludzie na haceku umierali. Bo z tego co kojarzę, to chyba one-shotowało, jak się nie zdążyło. Więc być może dlatego to zmienili. No i dobra, ostatni milion HP. Ogólnie boss z tym buildem dosyć długo idą. Ale mapki się fajnie farmi, nie? Bo jest fajne duże AOE.
Jak... czarmik jakiś. Ale słaby. Słaby czarmik. Dobra, także mamy pierwszego bossa. I teraz będziemy szli na kolejnego. Zerknę, czy coś się sprzedało. Bo chciałbym buty kupić, ale niestety nie. To lecimy dalej. Oho, dropnąłem jakieś satanika tier S. Zobaczymy, co tam ciekawego. Z mobków z Eternal Battlefielda. Możecie też zobaczyć, jak wygląda mój clear. Wydaje mi się, że jest całkiem ok. Przyjemnie się w każdym razie bije mobki. Oka. Elven Grace. Plus 1 do all skilli. To jest ring. Arcane Poison Res. Jak ja to ściągnę... O, co wtedy? Arcane na 30%, Poison na 30%. Ale dobra, zostawię tak na razie. Później się to najwyżej jakoś ogarnie. Mam plus 1 do skilli. Także kolejny mały buścik do damage'u. I lecimy dalej. Dobra, jestem na bossie. Trochę kurde niefortunnie, że nie udało mi się wbić levela. Bo mam 10% levela, ale liczę na to, że zrobię tego bossa za pierwszym razem. Czy się uda, to zobaczymy. Ale wydaje mi się, że chyba one-shota żadnego nie powinienem dostać. Taką mam nadzieję. Na razie idzie łatwo, 5 milionów już zbiłem. Zaraz powinno być sarkofagi. No gdzie są sarkofagi? Są. Okej, sarkofagi szybko spadły. Nie, no chyba za pierwszym pójdzie, co? Tym bardziej, że ja też jak go robiłem ostatnio na niższym poziomie, miałem mniejszy damage. Wolniej te jego miniony zabijałem, bo on później miniony spawni. Się o te miniony bardzo często blokowałem. Teraz nie ma tego problemu, bo ja te miniony zabijam w sekundę. Więc miejmy nadzieję, że boss mnie nie zabije w sekundę. Nie wiem, czy to jest mnie w stanie zrunshotować, ale nie chcę sprawdzać. Zostało ostatnie 10 milionów. Nie, to jest tak naprawdę kwestia damage'u, nie? Im więcej damage'u bijemy, tym jest łatwiejszy bossik. Dobra, 6 milionów zostało. Pytanie, czy on jeszcze... No właśnie, jeszcze spamuje tymi ścianami. Okej. 3 miliony. I... Dobra, mamy to. Za pierwszym razem. W ogóle expa nie dają te bossy, ja nie wiem o co chodzi, nie? Za pierwszym razem padł. Więc tak, co my tu jeszcze mamy? Jakieś shity na sel. Po sela chyba potrzebuje hajsiwa. 165k. Zerknę tylko, czy coś się może sprzedało. Kurde, tu jest tanik zone. Będzie trzeba. Będzie trzeba tam pójść. Dobra, nic się nie sprzedało. Także póki co tyle. Bossik poszedł za pierwszym razem. I myślę, że reszta bossów już też pójdzie teraz za pierwszym razem, bo już... No, z tymi itemami to jest na S.